Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. Dzisiaj gra o tytule Espgaluda. Nie wiem, jak to się wymawia, jak to się czyta. Grę wydała chyba firma, nie wiem jaka, AMI? Cave. Z 2003 roku, z tego co widzę, pochodzi. No a co trzeba w niej robić? No to właśnie widzimy na ekranie. Dosyć fajna graficzka nam się zapowiada. Ale jak to będzie w rozgrywce, to może być ciężko, bo tutaj widzę, niestety sporo się dzieje. Dobrze, wrzucamy w takim razie, tak jak zwykle to było, trzy kredyciki i rozpoczynamy rozgrywkę. Aha, czyli po prostu muszę sobie teraz wybrać, kogo chcę, no dobra. Chińskiego nie znam, no, sorry. Tam koreańskiego albo japońskiego, nie wiem. Dla mnie to wszystko niestety to samo. Od razu wam mówię, że nie grałem w tę grę. Nawet nie wiem, jaka tu jest dokładnie gałkologia, jeśli chodzi o pada. No, ale zaraz może się dowiemy. O! O, widzę, już można strzelać. Tak, ładnie. Ładnie, ładnie. Fajnie gierka zrobiona. O, o. Jakieś, nie wiem, bomby? O, proszę, jaki laser. No, grafika, muszę przyznać, że fajna jest. Fajnie gra pomyślana, fajnie zrobiona. O! Efekty akustyczne tych wystrzałów trochę za głośne chyba w stosunku do muzyki. Odnoszę takie wrażenie. A, czyli to jest taka osłona. Ciekawe, jak długo będę tą osłonę pchnąć. O, właśnie się skończyła. Osłona mi się skończyła. Dobra. A, po mnie. O, kontynuacja jest, patrzcie. To miło ze strony gry, że daje możliwość kontynuowania. Ale zadyma, patrzcie. Strach się nie bać. Mało co na której grze jest tak dużo się dzieje, o tak bym powiedział. I tutaj patrzcie, co dziwne. Na razie mi nie rwi obrazu. Wszystko w miarę płynnie się odbywa. Osłonę sobie weźmiemy. I z tej osłony będziemy tu na razie korzystać. Dobra. Muszę to zbierać, widzę. Weźmy sobie ochronę. Większa moc, tak, ładnie. No i co? O! Już dalej rozgrywka leci, patrzcie. Fajna gierka, powiem wam, że mi się naprawdę... A, kontynuacja, dobrze, dziękuję. Dziękujemy za kontynuację, ona mi była bardzo potrzebna, słuchajcie. Dobra, weźmy sobie ochronkę. I zasuwamy, słuchajcie. Jak mam ochronkę i strzelam, słuchajcie, takim ogniem ciągłym, to wolniej się przemieszczam, widzicie? Teraz tak wolniutko lecę. A jakbym puścił, to patrzcie, jak szybko. Więc lepiej, wydaje mi się, jak się strzela w jakichś przeciwników, którzy szybko się przemieszczają, to jednak zrezygnować z ognia ciągłego, a po prostu brać
taki z doskoku te nogi. O, o, ho, ho, ho. No, jej. Dobra, ładnie, ładnie. Patrzcie, jaka sieka na ekranie. A, nie mam już żetonów, dobra. 10 sobie wrzućmy, nie wiem ile wrzuciłem, powiem szczerze, ale miejmy nadzieję, że 10. Gra jest fajna, słuchajcie, naprawdę fajna. O, piękny wybuch. Ładnie graficznie zrobiono. No, 2003 rok, tak jak tam było podane. A jest jeszcze druga część tej Esbgaludy. Kolejną część tej gry oczywiście spróbujemy sobie zagrać w kolejnym odcinku. Także zapraszam serdecznie do następnego odcinka na drugą część tej gry. A jak mi pójdzie, to się okaże. To jest pierwsza część. To jest pierwsza część, słuchajcie. O, ho, 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 jaka sieka. Niezła zadyma. Niezła zadyma, słuchajcie, naprawdę. O. No i ktoś mi niech powie teraz, że gry na automatach były słabe. Ja wiem, że to 2003 rok, a nie 90 czy tam 80 któryś, ale mimo wszystko jednak, no, ta gra robi wrażenie. Naprawdę robi wrażenie. To sami widzicie. Napiszcie proszę w komentarzach, jak wam się podobają takie strzelawki, bo ja to, no, swego czasu ułostwiałem po prostu takie klimaty. Wiadomo, no, nie grało się w owych czasach zbyt dużo na tych grach, no bo to kasa, ale no teraz mam możliwość nadrobienia tychże zaległości, które tam kiedyś, prawda, człowiek... O, o, no weź, 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 weź. A, straciłem życie. Dobra, ochrona i lecimy z tym koksem. Ohoho. O, ładnie. No i lecimy dalej. No niestety. O, jak szybko straciłem życie.
sobie. O, pięknie. Ładny wybuch był. Ojejku, co tu się teraz dzieje? Patrzcie. Sami patrzcie. No, lecimy dalej, jeżeli tylko są kredyciki. Nie wiem, powiem szczerze, nawet czy tu gdzieś na ekranie się wyświetla, ile zostało mi kredytów, czy nie. Możecie napisać w komentarzu, jeżeli gdzieś znajdziecie to miejsce, bo ja tego nie widzę. O, ładnie. Co jest? Dobra, chrona. Dobra, dalej. O, niestety. Jak się przed tym uchronić, patrzcie. No. Lecimy dalej. Złapmy sobie to.
Oj. Weźmy sobie ochronę. A nie. O! Dobra, wrzućmy jeszcze trzy. Trzy żetony jeszcze takie, gratisowe, dodatkowe. Bo ciekawy jestem, co będzie dalej. Gra jest wciągająca, jak widzicie. Fajna, wciągająca rozgrywka. Złapaliśmy, co mieliśmy złapać. No i można strzelać. O, fajne punktów. Z taką ilością punktów i straconych żetonów wirtualnych powinienem mieć chyba pierwsze miejsce. Co teraz? O, jakiś stwór dziwny. No. O, patrzcie. Dwa stwory. Jeden wali we mnie i drugi. No udało się. Tylko czy dwa rozwaliłem, czy jeden? Bo już nie wiem. Dwa chyba, to jest kolejny. No i ostatni chyba kredycik. Chyba ostatni kredycik. O kurczę, ale wybuch. No i skończyły nam się żetoniki. Dobrze, zobaczmy, czy mamy wpis. A jeśli mamy, to które miejsce żeśmy zajęli. No, chwila prawdy. Mamy wpisik, proszę bardzo. G. E. L. Gdzie ja jestem? Aha, tutaj jestem. Piąte miejsce zająłem. No tak, bo to do której planszy chyba się doszło, to na podstawie tego miejsca. No dobrze.
Dzięki w takim razie. W kolejnym odcinku myślę, że spotkamy się w drugiej części tego samego tytułu. A tymczasem pozdrawiam, trzymajcie się, no i na razie. Cześć!